Pania, ponieważ dwie kwestie. Pierwsza kwestia. Przewodniczący demonstracji będzie odpowiadał za wszystkie szkody, jakie wyrządzą demonstranci. Druga kwestia. Trzeba na tydzień przed planowaną demonstracją zgłaszać ją do Urzędu Miasta. Dzisiaj są to 3 dni. Tydzień wyklucza każdą spontaniczną demonstrację. Przez 20 lat ta ustawa doskonale się sprawdza. Przez 20 lat nie zdarzył się żaden incydent, który mógłby motywować polityków do tego, aby zmienili dzisiaj obowiązującą ustawę. Jest ta demonstracja ponad podziałami politycznymi. Mamy mnóstwo podmiotów uczestniczących. Witamy Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, Forum Przyjaciół Wolności, Inicjatywa Wolne Konopie, Klub Gazety Polskiej w Krakowie, Koalicja Postęp i Świeckość, Kongres Nowej Prawicy, Kontestacja, Młodzież Wszechpolska, M Polska, Związek Zawodowy Solidarność, Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Solidarna Polska, Stowarzyszenie Koliber, Stowarzyszenie na Rzecz Wolnego Handlu i ostatni, Kościół Dionizosa. Proszę Państwa, przenieście się tutaj wszyscy przede mnie, którzy stoją za mną. Tak jest optymalnie względem nagłośnienia, żebyśmy byli widoczni. Prezydent Komorowski wpadł na dziwny pomysł, aby nam ograniczyć możliwości demonstracji. Jasno widzieliśmy na przykładach tego, co się działo w Kairze, tego, co się działo w Kijowie, że taka demonstracja może rzeczywiście pod względem politycznym coś na plus zmienić w państwie. Podobnie w 89. Każda zmiana polityczna polegała na tym, że ludzie wychodzili na ulicę i mówili o tym, co chcą zmienić w Polsce, co chcą zmienić w prawie, że nie chcą, aby władza ingerowała w każdy punkt życia obywateli. Nie chcemy, aby władza nam zablokowała możliwość wyrażenia własnej opinii. To jest podstawowa kwestia, podstawowa rzecz w demokracji, aby ludzie mogli wyrazić własną opinię. Jest takie powszechne porzekadło, że co 2 Polaków to 3 opinie. Jak tutaj Państwo macie okazję zobaczyć, jest od lewa do prawa, mamy nawet związki wyznaniowe popierające nasz postulat. Polacy umieją się zjednoczyć. Kiedy przychodzi godzina potrzeby, Polacy się jednoczą w obronie własnej wolności, w obronie tego, co wywalczyliśmy przez ostatnie 25 lat, w obronie demokracji. Widzimy dokładnie, jak kwestie przebiegają w Rosji, gdzie blokuje się możliwość wyjścia ludzi na ulicę. Nie chcemy, aby to samo stało się w Polsce. Chcemy mieć wolność wyrażania własnej opinii. Chcemy być wolnymi ludźmi, którzy mogą powiedzieć władzy: sprzeciwiamy się, nie damy się zapędzić w kozi róg, nie damy się otumanić władzy, nie będziemy niewolnikami tej władzy. Zachęcam wszystkich do podpisywania się, ponieważ jutro składamy w Senacie bezpośrednio na ręce pana marszałka Senatu, jeśli oczywiście odważy się do nas wyjść, do czego, panie marszałku, zachęcamy niniejszym. Składamy wszystkie te podpisy, składamy prośbę o to, aby Senat zablokował ustawę Sejmu, aby Senat jako izba zastanowienia i rozwagi zastanowił się nad tą złą ustawą i aby tą ustawę po prostu odrzucił. To jest jedna z możliwości. Oczywiście możemy zawsze oddać do Trybunału Konstytucyjnego, ale po co go absorbować, jeśli Senat już na posiedzeniu 25 lipca może tą ustawę zablokować. Zachęcamy do podpisywania, tam jest stolik, można się podpisywać, są długopisy, wszystko jest, jutro zawozimy to do Senatu. Ta ustawa zablokuje nam możliwość spontanicznej manifestacji i obciąży kosztami 7000 zł grzywny przewodniczącego demonstracji. Nikt w takich okolicznościach nie zgodzi się na bycie przewodniczącym, jeśli ludzie, którzy szukają tylko bójki na takich demonstracjach, a jak wiadomo nawet tacy przychodzą, zaczną wybijać szyby w okolicy, nikt nie będzie brał za to odpowiedzialności. Ci ludzie, którzy wyrządzają szkody, oni muszą mieć gwarancję tego, że oni do odpowiedzialności zostaną pociągnięci. Prawo w Polsce wymaga jasnego przestrzegania. Ta ustawa, którą dzisiaj mamy od 20 lat, doskonale się sprawdza. Od ponad 20 lat
Na tej podstawie już urządziliśmy mnóstwo demonstracji. Na tej podstawie były urządzane demonstracje ACTA, które zablokowały w Polsce i też w Europie skandaliczne prawo dotyczące internetu, dotyczące też zniewolenia nas w innym aspekcie życia. Podobnie demonstrowaliśmy niedawno, aby nie wprowadzano licencji na tych wszystkich ludzi, którzy grają nam na ulicach. Niestety prezydent miasta zupełnie się nie przejął, licencje zostały wprowadzone, natomiast usłyszał głos ludu. O to chodzi, demonstracja daje rządzącym jasny przekaz, że głos ludu jest słyszalny, że lud się nie zgadza na to, jak oni z nami postępują. Nie zgadzamy się na zniewolenie, nie zgadzamy się na to, aby oni decydowali za nas, za naszymi plecami.